Jesteśmy na ulicy Kunegundy, to tutaj właśnie w tym miejscu przy Kunegundy 8 znajdowała się niegdyś cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Mikołaja, świętego, który miał kilka śladów obecności w Nowym Sączu. Grekokatolicy byli obecni jakby w historii Nowego Sącza w XIX wieku bardzo wyraźnie. Głównie pracowali na kolei, stąd też starali się o swoją świątynię. Początkowo myśleli o kościele kolejowym, jednak okazał się zbyt duży dla takiej społeczności. Liczyła ona wówczas około 500 osób. Społeczność rusińska, grekokatolicka była w Sączu dosyć liczna i stosunkowo było to dosyć sporo osób, prawie 500, w późniejszych czasach przed II wojną światową 300 osób. Postanowili oni wobec tego, że odmówiono im kościoła kolejowego jako świątyni parafialnej, znieść swoją kaplicę właśnie tutaj przy ulicy Kunegundy. Patronem obrano świętego Mikołaja. Powstała obok budynku bursy rusińskiej imienia Tarasa Szewczenki, która się też tutaj znajdowała. W 1911 roku ukończono inwestycję według projektu Zenona Remiego. Był to piękny budynek z kopułą, który wyróżniał się tutaj w krajobrazie ulicy. Ludzie wspominali piękne śpiewy, piękną liturgię dobiegającą z cerkwi świętego Mikołaja. No ale niestety w czasie II wojny światowej, właściwie w ostatnich godzinach II wojny światowej, spadła na nią bomba. Ta bomba zniszczyła ją na tyle, że nie dało się już jej odbudowywać. Rozebrano ją, materiał został wykorzystany w tych trudnych czasach przez mieszkańców Sądecczyzny. Natomiast społeczność łemkowska, Rusini zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła i ta historia cerkwi świętego Mikołaja się zakończyła, ale dzisiaj w Nowym Sączu nadal mamy cerkiew. Mieści się ona w skansenie. Jest to cerkiew świętego Dymitra, przeniesiona z Czarnego, pochodząca z końca XVIII wieku. Przepiękna perełka architektury, która na przekór tej trudnej historii, historii II wojny światowej, akcji Wisła, przypomina o obecności Rusinów, Łemków, także w naszym mieście i naszym regionie.